otwieram 35. sesję Rady Gminy Lisów. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Serdecznie witam przybyłe panie i panów radnych. Witam Marię Krawie, wójta gminy Lisów. Witam sekretarza Katarzynę Włodarczyk, witam skarbnika gminy Lisków, Anetę Frydzińską, witam kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Bożenę Humelt oraz witam wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Również serdecznie witam panie dyrektorki szkół podstawowych, witam wyróżnione dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Przystępujemy do kolejnego punktu. Proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni i zaproszeni goście, przede wszystkim uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i szkół. Rozpoczynamy dzisiejsze obrady dzisiejszej sesji bardzo miłym akcentem. Chcemy wyróżnić, chcemy uhonorować uczniów naszych szkół podstawowych, uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, to jest nasza kluba. Taki dobry uczeń, który osiąga tak wybitne oceny, zdobywa wszechstronną wiedzę. Przecież, szanowni państwo, to są przyszli wójtowie, nauczyciele, lekarze, radni, pracownicy urzędu. Widzę, że rodzice wreszcie się uśmiechnęli. No tak, ciężką pracą, którą wpajacie waszym pociechom od najmniejszych lat. Wiele można w życiu osiągnąć. I szanowni państwo, z wielką przyjemnością czynimy to, że możemy wesprzeć was takimi stypendiami. Bardzo dziękuję rodzicom za to, że tak znaleźli środki, czy może nie potrzeba było znajdować, żeby motywować dzieci do takiej pracy. Może to są wybitne jednostki, które takie się już urodziły. Bardzo wam za to dziękuję, gratuluję, ale również chcę podziękować pracownikom szkoły, pedagogom, dyrektorom, bo to przecież ten czas, kiedy dzieci wychodzą z domu i idą ten nieznany świat i wy stwarzacie dla nich tą, myślę, jak najlepszą atmosferę, żeby tą wiedzę zdobywać, żeby tą wiedzę poszerzać. I gratuluję wam wszystkim. I bardzo się cieszę, że na dzisiejszej sesji za chwilę wręczymy w waszej obecności te stypendia.
Po uroczystym wręczeniu stypendiów przechodzimy do kolejnego punktu, ustalenie porządku obrad. Projekt porządku obrad otrzymaliście Państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Radni, jest taka potrzeba, żeby wprowadzić, wczoraj na komisji o tym mówiliśmy, żeby wprowadzić dodatkowe punkty pod obrady dzisiejszej sesji, czyli punktu, proszę o dodanie punktu 9H, wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Dotyczy to oddania, przekazania terenu boiska. Użyczenie terenu naszego boiska sportowego na rzecz klubu sportowego Liskowiak. Dziękuję bardzo, Pani Wójt. I przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Kto się wstrzymał? Widzę. Kto jest przeciwny? Przystępujemy do jego realizacji. Proponuję, aby protokół 34. sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się on na sali obrad i jest do rozgłosu zainteresowanych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 34. sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. I tutaj proszę Panią Wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Przewodniczący, Szanowni Radni. Ostatnia sesja odbyła się 3 lutego, więc co się działo tutaj na naszej niwie samorządowej przez ten czas? Chciałabym zacząć od podziękowań, kierowanych w stronę strażaków za ciężką służbę podczas potężnych wichur, które przeszły przez gminę, nie tylko naszą, w miesiącu lutym. Bardzo dziękuję za to, za tą gotowość, ale również ostatnio też w ubiegłym tygodniu szczególnie były też bardzo częste wyjazdy do pożarów w związku z suszą. Także chcę te podziękowania tu podczas obrad sesji przekazać strażakom. Szanowni Państwo, 12 lutego 2022 roku odbyła się pielgrzymka sołtysów do świętego Józefa. W tej pielgrzymce brali udział nasi sołtysi, ale również podczas tej pielgrzymki były wręczane odznaczenia samorządowe
województwa wielkopolskiego. Chciałabym bardzo tu pogratulować odznaczonym, a byli to pan sołtys Józef Miklas i pan sołtys Zdzisław Kareszty. Oznaczenia te wręczał pan marszałek Krzysztof Grabowski. Szanowni Państwo, również w miesiącu lutym nasi strażacy z każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przekazywali sprzęt dla strażaków z Ukrainy. Kolejnym takim wydarzeniem było walne zebranie sprawozdawcze, tym razem sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Sportowego Liskowiak. Wybrane zostały nowe władze tego stowarzyszenia. Chcę poinformować, że po raz kolejny na prezesa stowarzyszenia został wybrany pan Piotr Mazurek. Także też na kolejne lata czeka nowy zarząd, dużo pracy i przede wszystkim pozyskanie kolejnych środków na remont boiska. Tak, dlatego wnosiłam o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, żeby przekazać towarzystwu użyczyć towarzystwu tą nieruchomość, bo jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, kolejne udoskonalenia boiska sportowego. 7 marca członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Gminny Ośrodek Kultury zorganizował uroczyste obchody Święta Kobiet. Od 1 marca również tego roku Uniwersytet Trzeciego Wieku wznowił swoją działalność, zawieszoną wcześniej z powodu pandemii COVID. Szanowni Państwo, też cieszę się, że dzięki przeprowadzonym w okresie zimowym czy prowadzonym jeszcze remontom Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie zyskał nowoczesne, myślę, że robiące na Państwa wrażenie wnętrza. Chciałam tutaj podziękować za wsparcie na ten remont, za wsparcie środkami samorządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Złożony jest kolejny wniosek o pozyskanie środków na to zadanie. Również w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie zostały podzielone środki budżetowe na poszczególne jednostki i został opracowany plan działania na ten rok. Czy zostanie on zrealizowany, jak to potoczy się wszystko, dzisiaj nie wiemy. W okresie międzysesyjnym również dokonaliśmy przeglądu dróg naszych gminnych. Wiadomo, zawsze po zimie wsparcie, które zostały już naprawione. I Szanowni Państwo, po wczorajszych obradach komisji wiele z Państwa zgłaszało też konieczność naprawy dróg takich nieutwardzonych, co będziemy też czynić. W związku z potężnymi wichurami bardzo dużo wpływa wniosków do urzędu o wycinkę drzew, więc też prowadzimy analizujemy te wnioski. Natomiast do tego momentu wpłynęło już do Urzędu Gminy 15 wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz 5 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z tego też się bardzo cieszymy. Również w okresie międzysesyjnym odbyło się walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Liskowie, ale tylko sprawozdawcze. I Szanowni Państwo, chcę również poinformować z przyjemnością, że z budżetu powiatu kaliskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 5000 zł na zadanie polegające na wymianę rynien i rur spustowych oraz kolców w ramach bieżącej konserwacji obiektu Szkoły Podstawowej w Liskowie. Złożony również został na to zadanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie tam konkursu. W Szkole Podstawowej w Liskowie, Strzałkowie, Zakrzynie realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy. Z programu skorzysta w sumie 90 dzieci. Wkład własny gminy w to zadanie to 4,5 tysiąca złotych. Również w miesiącu lutym rozliczona została realizacja projektu Laboratoria Przyszłości za 2021 rok.
Łączne otrzymane dofinansowanie dla 4 szkół to 160 tysięcy złotych, z czego w ubiegłym roku wydatkowanych zostało 124 tysiące złotych. W ramach programu szkoły zostały lub zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt, m.in. drukarki 3D, monitory interaktywne, kamery, dygestorium. Od 1 marca tego roku realizowany jest w naszej gminie projekt Lokalny Animator Sportu, którego operatorem jest Instytut Sportu Państwowy, Instytut Badawczy Warszawy. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach konkursu dofinansowanie w kwocie 8,5 tysiąca złotych na warsztaty dla dzieci pod nazwą Maoli Architekci. Warsztaty z robotyki Lego w gminie Lisków. Realizacja projektu planowana jest w okresie wakacyjnym. W ramach otwartego konkursu ofert powierzyliśmy realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku Towarzystwu Sportowemu Liskowiak o łącznej wysokości 55 tysięcy złotych, z czego 8 tysięcy złotych na zadanie Petanque Liskowi oraz 47 tysięcy złotych na zadanie Aktywni Liskowianie, czyli piłka nożna. Również w ramach otwartego konkursu ofert w formie realizacji wsparcia realizacji zadań publicznych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, gmina Lisków przekaże gminnemu Towarzystwu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych dotację w kwocie 35 tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą Rehabilitacja Lecznicza Mieszkańców gminy Lisków w 2022 roku. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiona szyna CPN, wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych oraz stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości. Otrzymaliśmy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 16 tysięcy złotych w ramach wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadanie realizowane jest od marca. Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w łącznej wysokości 23 tysiące złotych. W programie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy. Każda ze szkół otrzymała wsparcie proporcjonalnie do liczby uczniów. I tak, szkoła podstawowa w Liskowie 12 tysięcy złotych, w Szczałkowie 4, w Zakrzynie 4 i Ciepielewie 3. Jako jedyni z powiatu kaliskiego bierzemy udział w projekcie grantowym Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – Pilotaż. W marcu wpłynęła już pierwsza transza środków w kwocie 11 tysięcy złotych. Całość grantu wynosi 58 tysięcy złotych. Do projektu pod nazwą Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w gminie Lisków zostały zgłoszone 2 szkoły podstawowe ze Szczałkowa i Zakrzyna. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 kwietnia 2022 roku. Również w lutym rozstrzygnęliśmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych boksami garażowymi położonymi w Liskowie przy ulicy Twórców Liskowa stanowiących własność gminy. W dniach 10 i 16 marca w kancelarii notarialnej podpisywałam z nabywcami akty notarialne. Gminny Ośrodek Kultury tworzy wystawę fotograficzną poświęconą pierwszej komunii świętej w gminie Lisków. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Lisków. Szanowni Państwo, w Ośrodku Kultury w Małgowie były warsztaty artystyczne, gdzie dzieci wykonały Serca z Masy Solnej. Odbył się koncert bajkowy Dzień Kobiet z udziałem muzyków i tancerzy działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Również Ośrodek Kultury dokonuje uzupełnień do wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o
dofinansowanie operacji Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dęty, który ma się odbyć u nas i widowisko muzyczno-taneczne Dziękuję Ci Mamo, że jestem. Mam oraz Wielkopolskę Znamy, Warmię i Mazury Poznamy. To są konkursy, gdzie możemy dostać wsparcie i czekamy, uzupełniamy teraz dokumenty i czekamy na rozstrzygnięcie. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu gościliśmy w ZAZ-ie delegację z Niemiec, zaprzyjaźnioną delegację z tamtejszych ZAZ-ów. Była to delegacja czteroosobowa, która odwiedziła zakład i również tutaj spędziliśmy trochę czasu, dyskutując o potrzebach tamtejszych ZAZ-ów, naszych ZAZ-ów. Owocem tej wizyty będzie wyjazd naszych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Liskowa i Słupcy na taki wyjazd gościnny do Braunschweigu, tam do ZAZ-ów działających na terenie Braunschweigu. Tam następuje też zmiana dyrektora całego tego centrum dla osób niepełnosprawnych i pan dyrektor chciał się tu z nami pożegnać i przyniósł jednocześnie swojego następcę, któremu pokazał list. Złożyliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym trwały przygotowania i przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe w ramach zadania bardzo też ważnego i oczekiwanego. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Zakrzynie z jego przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnie. Trochę się martwiliśmy, jakie będą złożone oferty, więc mogę powiedzieć, że jesteśmy w miarę zadowoleni, bo cztery firmy, które przystąpiły do przetargu, ich oferty, przynajmniej te najniższe, nie przekroczyły kwoty skosztorysowanej do tej inwestycji. Szanowni Państwo, przygotowujemy kolejny przetarg. Myślę, że może jutro czy pojutrze ogłosimy na przebudowę 6 odcinków dróg w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tutaj nie wiem, co się zadzieje, bo w zasadzie tutaj ta cena jest bardzo uzależniona od ceny paliw na rynku, a wiadomo jak jest. No i Szanowni Państwo, kolejny przetarg też duży przygotowujemy na przebudowę ulicy Twórców Liskowa wraz z budową chodnika i ulicy Antoniego Szewczyka w zakresie budowy chodnika. Na to zadanie ostatnie, czyli na te dwie drogi mamy środki z Polskiego Ładu, oby tylko wystarczyło tych środków. Szanowni Państwo, złożyliśmy również wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś dla sołectwa Zakrzyn oraz Lisków. Trwa również ocena wniosku o płatność w ramach gospodarki wodno-ściekowej dofinansowanej z PROW-u. Dotyczy to budowy sieci wodociągowej z Zakrzyna i Rzeszowska. I część... Przede wszystkim jest to inwestycja, która doprowadziła sieć wodociągową w Zakrzynie do zabudowań, które tej sieci nie miały. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy dróg przeróżnych. Mam nadzieję, że będą kolejne nabory do konkursów, więc przygotowujemy się z projektami dróg gminnych, gdzie mamy wyprowadzoną już własność tych dróg. To jest drogi w Józefowie, Małgowie, Koźlątkowie, Liskowie, Zakrzynie, Szczałkowie, Swobodzie, Małgowie, Małgowie Kolonii. Szanowni Państwo, jutro też jadę do sądu złożyć zeznania czy oświadczenie w sprawie zasiedzenia dróg gminnych. Wiele jeszcze mamy tych dróg, jeszcze nie
niewyprowadzonych z praw własnościowych, więc toczy się w sądzie takie postępowanie na 40 dróg na terenie gminy. Szanowni Państwo, złożyliśmy również w okresie sesyjnym 3 wnioski w ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu. Ja wczoraj na sesji, na komisjach tłumaczyłam, że jeden wniosek to obejmuje przebudowę dróg gminnych na terenie naszej gminy. Drugi wniosek obejmuje zadania z zakresu oświaty w Zakrzynie, tutaj w Liskowie. I trzeci wniosek obejmuje zadania związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie międzysesyjnym złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. Rozpoczął również realizację programu dla rodzin wielodzietnych Wielkopolska Karta Rodziny oraz złożył we współpracy z Towarzystwem Sportowym Liskowiak na realizację zadania pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie międzysesyjnym realizuje, czyli przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy. Przyjęto 586 wniosków do tej pory. Ośrodek Pomocy Społecznej również wydaje w ramach programu żywność. Wydano już tak w tym roku tonę 100 kg żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również Ośrodek Pomocy przygotowuje dokumentację do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Szanowni Państwo, również tutaj biblioteka informuje, że zakupiła nowe pozycje do swojego zasobu, bo tylko liczba czytelników się nie zmniejszała. Pragnę również poinformować, że od jakiegoś czasu, czyli może od marca, w miesiącu marcu rozpoczął pracę ginekolog w naszym ośrodku zdrowia. Jest to pani doktor Kruczkowska-Sarna. Przyjmuje, chcę Państwa poinformować, w piątki od 16 do 18. W okresie międzysesyjnym również świętowaliśmy Dzień Sołtysa. Sołtysom składaliśmy najlepsze życzenia. Przypominam również Państwu radnym i za Waszym pośrednictwem również mieszkańcom o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do końca czerwca taki obowiązek ciąży na każdym mieszkańcu Polski. Do tej pory do Urzędu Gminy w Liskowie wpłynęło 506 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Każdy właściciel nieruchomości ma taki obowiązek, żeby taki dokument złożyć. Szanowni Państwo, organizujemy już również w najbliższej przyszłości w miesiącu kwietniu ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne. Będziemy przeprowadzać tutaj w Ośrodku Kultury. Szanowni Państwo, został również ogłoszony konkurs, już to ostatnie pieniądze z tego rozdania unijnego są wydawane. To jest konkurs na gospodarkę wodno-ściekową. Do 15 kwietnia musimy przystąpić do konkursu. Nie wiem, czy nam się uda pozyskać środki. Analizujemy zasady konkursowe. Chcemy złożyć wniosek na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lisków. Szanowni Państwo, i również będzie jeszcze w tym roku prawdopodobnie ogłoszony konkurs w ramach PROW-u na budowę, przebudowę dróg lokalnych i też przygotowujemy się właśnie projektowo, żeby po ogłoszeniu konkursu być już gotowym do przystąpienia z wnioskiem.
Szanowni Państwo, i to, co niepokoi, spędza nam sen z oczu, to Ukraina. Myślę, że nasi mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Do dzisiejszego, do dnia dzisiejszego mamy 91 uchodźców, którzy zamieszkali na terenie naszej gminy. To są matki z dziećmi, małymi, większymi, mniejszymi. Szanowni Państwo, jeden mężczyzna, ale to pracował już wśród tej grupy jest jeden mężczyzna. Także, Szanowni Państwo, myślę, że jest to dobra okazja, żeby podziękować mieszkańcom gminy Lisów, którzy zdecydowali się przyjąć te osoby pod swój dach, żeby mogły tutaj z nami spędzić ten trudny dla nich czas. Oni przecież swój dobytek musieli spakować w jedną, czy dwie, czy trzy walizki, chociaż dzisiaj też słyszałam, że jedna z kobiet, która jest na terenie gminy, spakowała trzy walizki, które się nie zmieściły do pociągu i musiała z jednej zrezygnować albo szybko przepakować do jednej walizki. Także bardzo dziękuję mieszkańcom za to, tym, którzy zechcieli przyjąć te osoby pod swój dach. Mamy na terenie również gminy osoby, które zamieszkały w pustym internacie zespołu szkół nr 1 przy warsztatach szkolnych. Zgłosiliśmy do wojewody wielkopolskiego gotowość przyjęcia również osób do naszego domu dziecka. Tam są wolne miejsca w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci, które mogą przebywać na terenie domu dziecka, oraz osób niepełnosprawnych w środowiskowym domu samopomocy. I czekamy, czy te osoby tam dotrą, czy nie. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy tu wspólnie z kierownikami jednostek na spotkanie, na powitanie tych rodzin tutaj na tej sali. Poprosiłam na to spotkanie również przedstawicieli policji, przedstawicieli ośrodka zdrowia. Oczywiście był GOPS, byli pracownicy urzędu, GOPS-u, biblioteki. I Szanowni Państwo, przywitaliśmy te osoby z życzeniami, aby dobrze się u nas czuły. Ogłosiliśmy również zbiórkę rzeczy potrzebnych dla tych osób. Na pewno wchodząc tu na sesję, zerknęliście na salkę numer 2. Tam są te rzeczy zgromadzone od naszych mieszkańców, którym bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale też, Szanowni Państwo, zauważyliście, że ciągle się tam ktoś kręci i sobie to, co potrzebne, zabiera. Więc no, cieszymy się, że to się przydaje. Na dzień dzisiejszy w Szkole Podstawowej w Liskowie do szkoły zgłosiło chęć uczenia się w Szkole Podstawowej w Liskowie 20 dzieci, 5 do oddziału przedszkolnego, tu naszego oddziału przedszkolnego. Nie wiem, czy w przedszkolu też są jakieś dzieci, siostry naszych, tego nie wiem, ale myślę, że jak będzie taka potrzeba, to przedszkole sióstr służebniczek też przyjmie takie dzieci, bo tam jest jednak pobyt z pełnym wyżywieniem do godziny 16. My takiej możliwości nie mamy. I jest również chęć wysłania dzieci przez matki do żłobka. I jedno dziecko już uczęszcza też do szkoły podstawowej w Strzałkowie. Na wniosek tych osób, które tutaj były na tym spotkaniu, została zorganizowana nauka języka polskiego dla dorosłych osób. Ona pojutrze pierwsze zajęcia się rozpoczną. Naukę będą prowadziły nauczycielki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nieodpłatnie zgłosiły taką chęć pomocy tym osobom. Nadaliśmy do dnia dzisiejszego PESEL-e, 95 numerów PESEL uchodźcom. Ten PESEL pozwala już im składać wszelakie wnioski o pomoc socjalną.
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły wnioski o 300 zł. Mogą tam wpłynąć wnioski od tych osób oraz również wnioski od właścicieli nieruchomości, którzy to przyjęli pod swój dach uchodźców, o zwrot środków przeznaczonych przez państwo w wysokości 40 zł na dobę dla jednej osoby przyjętej. Szanowni Państwo, jest również zorganizowane spotkanie z przedstawicielami ZUS-u. Wpłynął również cały tir darów z Anglii dla uchodźców. To jest dużo rzeczy, które musimy posegregować i też będziemy tu powoli przewozić czy przekazywać tym osobom. Najczęściej zwróciliśmy się również ostatnio o pomoc dla dzieci, które chodzą do szkoły, o pomoc w formie przekazania artykułów szkolnych, bo tego w tych darach może w mniejszym zakresie. Takie rzeczy były w mniejszym zakresie, więc też zwracam się po raz kolejny do mieszkańców o ofiarowanie takich rzeczy. Jeżeli ktoś ma takie życzenie i również jest otwarte konto w Urzędzie Gminy, rząd nam pozwolił samorządom takie konto finansowe otworzyć, gdzie można wpłacać również pieniążki, my będziemy wydatkować na potrzeby uchodźców. Także myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania i dalej będziemy te osoby wspierać. Także jeżeli Państwo coś macie już konkretnego, bardziej dla dzieci, jakieś buty, bo też są, już teraz się zmienia pora roku, więc te dzieci nie mają tej odzieży, no bo walizkę, ile to można było spakować, no i te przybory szkolne, jakieś może hulajnogi, rowerki. Ja to przyniosłam przed chwilą rower, który, że tak powiem, od razu został z radością przyjęty przez jedną z pań, która jest na dole, bardzo się cieszy, była zdziwiona, że w ogóle może zabrać coś takiego. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby uchodźcy poczuli się u nas dobrze. Dziękuję pracownikom za zaangażowanie się również w te sprawy takie, no, które pewno byśmy nie chcieli wykonywać, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie chwile. Jak ja tu weszłam na to spotkanie z matkami, z tymi dziećmi, zorganizowaliśmy tam kącik z zabawkami, no to jednak no, trudno było przejść tak obojętnie, bez jakiegoś wzruszenia się. Ale był też uśmiech na ich twarzach. Kłaniają się, już się poznaliśmy na ulicy, się znamy, kłaniamy sobie nawzajem, przekazujemy powitanie, więc myślę, że będzie tym osobom u nas dobrze. A ja deklaruję, że służby samorządowe robią wszystko, żeby tym osobom pomóc. Są zadeklarowane również, czy zakłady pracy deklarują również miejsca pracy dla tych osób. Jeżeli są osoby zainteresowane, to na pewno znajdą tą pracę, ale też trzeba podkreślić, że to są matki z małymi dziećmi, więc nie wszystkie w ogóle będą zainteresowane pracą, bo najważniejsza sprawa to będzie opieka nad ich dziećmi. Także myślę, że tyle z mojej strony, panie przewodniczący. Szanowni radni, jeżeli są jakieś pytania, to czy teraz, czy potem w wolnych wnioskach możecie kierować do mnie. Dziękuję bardzo, pani burmistrz, za tak obszerne sprawozdanie, za wszystkie wyjaśnienia dotyczące właśnie jeszcze tym bardziej uchodźców z Ukrainy. Bardzo pani burmistrz, dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piskowie za 2021 rok. I proszę panią Bożenę Hummel, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przedstawienie sprawozdania. Kwoty, właściwie dalszy, to co zostało
zostało realizowane w 2021 roku. Łącznie na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny łącznie wydatkowano kwotę 8 983 695 zł i 91 groszy. Udzielono następującego wsparcia w różnych formach pomocy. Zasiłek stały to 81 949 zł. Zasiłek okresowy. Udało nam się pozyskać dotację z budżetu państwa w kwocie 46 956 zł, a środki własne wydatkowania to kwota 701 zł. Na zasiłek celowy wydatkowano 4080 zł, a na posiłek w ramach programu posiłek w szkole i w domu łącznie wydatkowaliśmy 61 686 zł, z tego dotacja wyniosła kwotę 53 600, a udział własny gminy wyniósł 13 400. Zadanie, które realizujemy, to jest również fundusz alimentacyjny i na to wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 104 162 zł. Na świadczenia rodzinne 2 708 812 zł. Na świadczenia wychowawcze 646 wniosków zostało złożonych. Skorzystały 623 rodziny dla 1025 dzieci i to stanowiło kwotę 5 485 380 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę łączną 92 920 zł. Otrzymało ją 61 uczniów, oczywiście dzieci z terenu naszej szkoły. Środki własne, udział gminy, środki własne to była kwota 10 360 zł. Gmina Środek Pomocy Społecznej oprócz wydatków wydaje również żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Daje podstawowych artykułów spożywczych. Wydano ją dla 196 osób. W ilości 9 ton 697 kg o wartości 47 518 zł. Wydajemy również odzież pochodzącą od darczyńców, bo są takie osoby, które przynoszą do nas odzież i ją kierujemy bezpośrednio do rodzin, w których rozeznając sytuację wiemy o tym, że tam jest taka potrzeba. W ubiegłym roku gmina Listków otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi. Realizatorem tego projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota, którą udało się pozyskać, wyniosła 44 400 zł. Ona była w całości sfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie otrzymało 120 osób z terenu gminy Listków, 60 osób niepełnosprawnych oraz 60 osób jak członkowie rodziny, to były takie osoby i zadanie było realizowane do 31 grudnia 2021 roku. Również kolejny projekt, również gmina Listków wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowała zadanie w zakresie zdrowia publicznego pod nazwą prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego. Środki, które otrzymaliśmy, były współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego lata 2018-2022 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024. Projekt nosił nazwę Wysłuchaj Nas i miał na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnych następstw używania substancji psychoaktywnych.
Adresatami były osoby dorosłe, nauczyciele, rodzice, ale dzieci ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Lisków. W ramach zadania zostały zrealizowane dyżury psychologa, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców. Gmina Lisków na realizację powyższego zadania otrzymała środki w wysokości 29 450 zł, a wkład własny wyniósł 1600 zł. Również w ubiegłym roku Gminny Ośrodek we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu realizował zadanie w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Z terenu naszej gminy 9 osób niepełnosprawnych skorzystało z tej formy pomocy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Bożenie Szumer, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, za przedstawienie sprawozdania. Kolejnym punktem mamy sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku. I tutaj również proszę panią Bożenę Humelt, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, o przedstawienie sprawozdania. Również pozwolę sobie mniej obszernie niż na komisjach, gdzie zostało to sprawozdanie zostało omówione wcześniej. Pozwolę sobie w skrócie powiedzieć, że w 2021 roku funkcję asystenta rodziny pełniła jedna osoba. Na dofinansowanie do wynagrodzenia tegoże asystenta uzyskano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Asystent Rodziny na 2021 rok. Kwota tej dotacji wyniosła 2000 zł. A ze środków własnych gmina wydała 53 168 zł i 92 grosze. Ogółem w roku sprawozdawczym 9 rodzin zostało objętych opieką asystenta. W rodzinach tych łącznie przebywało 32 dzieci. To są dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta charakteryzowały się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Potrzeby, które są związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, to są następujące. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny, który będzie pracował z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kontynuacja pracy psychologa, terapeuty uzależnień, radcy prawnego. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej i podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych, asystenta zajmujących się pracą z rodziną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I przechodzimy do kolejnego punktu 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i pracy zespołu interdyscyplinarnego w gminie Lisków za 2021 rok. Również proszę panią kierownik o przedstawienie sprawozdania. W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Jedno spotkanie na kwartał. Funkcjonowało 7 grup roboczych. Członkami tych grup roboczych byli pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie zespołu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyło się 16 posiedzeń dla grup roboczych dla 7 rodzin. Problem przemocy występował w 7 rodzinach. To była przemoc psychiczna, przemoc fizyczna również w 7 rodzinach. Zostały wszczęte 4 procedury niebieskich kart, w tym 3 niebieskie karty zostały założone przez przedstawicieli policji, a jedna przez pracownika socjalnego. Kontynuowano 3 niebieskie karty z lat poprzednich. W omawianym okresie zakończono 3 procedury niebieskiej karty, w tym w 3 przypadkach na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Osobom uczestniczącym w procedurze niebieskiej karty zapewniono poradnictwo specjalistyczne w formie poradnictwa socjalnego oraz poradnictwa rodzinnego. Dziękuję bardzo. Pani Bożenie Chmel, kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskowie, za przedstawienie sprawozdania. Przechodzimy do kolejnego, 9. punktu. Podjęcie uchwał. I tak, zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Biskup z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 litera d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 214, 217, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lińsków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 32/293/2021 Rady Gminy Lińsków z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustęp pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 26 290 513 zł 82 grosze. Z tego dochody bieżące w kwocie 23 800 572 zł 65 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 2 489 941 zł 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności. Punkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecionych ustawami w wysokości 4 984 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 w kwocie 112 367 zł 72 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt trzeci. Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł. Punkt czwarty. Środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 374 231 zł i 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2c. Punkt piąty. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 40 250 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 28 990 249 zł i 44 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego. Wydatki bieżące wysokości 22 254 764 zł i 82 grosze oraz wydatki majątkowe wysokości 6 739 484 zł i 62 grosze zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustęp drugi. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 984 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt drugi. Wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 w kwocie 11 657 zł i 72 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt trzeci. Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320 090 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a. Punkt czwarty. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł. Punkt piąty. Wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 224 276 zł i 38 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2c. Punkt trzeci, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu w kwocie 2 703 735 zł i 62 grosze
zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 000 000 zł z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Punkt 6 paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt 7 i paragraf 14 otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się sumę 2 000 000 zł, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani Janecie Przydzińskiej, skarbnikowi gminy, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2022-2032. I również proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2020. Delegacji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 32/292/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozą finansową Gminy Lisków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2, paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani Janecie Pudzińskiej, skarbnikowi gminy, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Szanowni Radni, ogłaszam 10 minut przerwy.
I przechodzimy do kolejnego podpunktu. Uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024. I proszę panią Bożenę Humel, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Załącznik do uchwały Rady Gminy Lisków, czyli Gminny Program Wspierania Rodziny, został szczegółowo omówiony na komisjach, a ja przeczytam treść uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 559 ze zmianami, w związku z artykułem 176 punkt 1 i artykułem 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 447. Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lisków na lata 2022-2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lisków. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Bożenie Humel, kierowniku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt D. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lisków na lata 2022-2025. I tutaj proszę panią Katarzynę Godarczyk, sekretarza Gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 4 z jedynką, ustęp 1, 2, 2a i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z artykułem 10 ustęp 1, 2, 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Uchwala się i przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystuje się Gminy raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2025. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lisków. Paragraf 5. Z dniem 31 marca 2022 roku tracą moc uchwała nr 32/287/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwała nr
32/288/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Katarzynie Włodarczyk, sekretarzowi Gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu gminy Lisków. I również proszę panią Katarzynę Włodarczyk, sekretarza gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lisków. Na podstawie artykułu 15 ust. 1 i 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lisków, który uczestniczył w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Paragraf 2. Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lisków, który uczestniczył w szkoleniu i ćwiczeniu, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Paragraf 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Lisków nr 50/43/315/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo pani Katarzynie Włodarczyk, sekretarzowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Podpunkt F. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisków w 2022 roku. I tutaj również proszę panią Katarzynę Włodarczyk, sekretarza gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 11 ust. 1 i artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisków w 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Dziękuję bardzo pani Grabczyk, sekretarzowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt G. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. I tutaj proszę panią Annę Zalewską, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 paragraf 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 2 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy Lisków na 2023 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Annie Zalewskiej, pracownikowi Urzędu Gminy, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. I tutaj proszę panią Katarzynę Włodarczyk, sekretarza gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1 i artykułu 37 ust. 4 o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 7 lat nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Liskowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 694/6 obręb Lisków o powierzchni 0,8379 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą numer KZ1A/00063177/8. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani Katarzynie Włodarczyk, sekretarzowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny punkt. Informacja wójta gminy Lisków o skardze na uchwałę numer 29/259/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn. I proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. W dniu 2 marca 2022 roku do Rady Gminy Lisków wpłynęła skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2022 roku na uchwałę numer 29/259/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zagrzeb. Wnoszący odpowiedź, odpowiadając na przedmiotową skargę, wnosi oddalenie skargi w całości. Wnoszący odpowiedź nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez skarżącego w przedmiotowej skardze. Wnoszący odpowiedź na skargę podaje, że zarzuty skarżącego są całkowicie chybione i bezpodstawne i podaje jak niżej. Zapis paragrafu 20 ustęp 3 punkt 3 brzmiący: dla istniejącego budynku mieszkalnego utrzymuje się funkcję mieszkalną z możliwością jego rozbudowy, przebudowy i remontu oraz adaptacji na cele usługowe, stanowi, że ewidentnie zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu plan miejscowy adaptuje istniejący budynek, czyli inaczej mówiąc akceptuje i utrzymuje możliwość dalszego funkcjonowania istniejącego na tym terenie budynku mieszkalnego. Druga część tego zdania, czyli omawianego wyżej wymienionego przepisu, mówi o możliwości rozbudowy, przebudowy i remontu oraz adaptacji na cele usługowe z możliwością jego rozbudowy, przebudowy i remontu oraz adaptacji na cele wyłącznie usługowe. Zawarte jest to w czterech wyrazach połączonych spójnikiem i, a także spójnikiem oraz, które łącznie stanowią koniunkturę odnoszącą się do dalszej części tego przepisu, czyli słów na cele usługowe. Nie ma zatem w niniejszej uchwale żadnej dyspozycji, która pozwalałaby na przeprowadzenie na przykład rozbudowy tego budynku na cele mieszkaniowe. W tym zakresie zarzut skarżącego jest bezpodstawny. Nie ma on żadnego odniesienia do treści uchwały i nie pokrywa się z logicznym rozumieniem tego przepisu. W odniesieniu do rozważań skarżącego w zakresie zapisów planu odnoszących się do rozwiązań architektonicznych jednych budynków do drugich należy stwierdzić, że rozwiązania te nie mają znamion naruszenia prawa, a raczej są formą dyskusji zapisanej w treści uchwały dyspozycjami planu co do zasad projektowanych budynków. Skoro zatem plan miejscowy nie dopuszcza rozbudowy budynku mieszkalnego na cele mieszkaniowe, to bez znaczenia są rozważania radcy prawnego reprezentującego wojewodę o łączeniu funkcji mieszkalnej i produkcyjnej, bowiem takie łączenie w sensie projektowym nie wynika z treści uchwały. Wnoszący odpowiedź na skargę pragnie również podkreślić, że zaskarżona uchwała była przekazana do nadzoru i badana przez organ nadzoru bezpośrednio po jej podjęciu przez Radę Gminy Lisków i organ nadzoru w przewidzianym do tego terminie jej nie zakwestionował, choć miał taką możliwość. Zgodnie bowiem z artykułem 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559, o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia w trybie określonym w artykule 90. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od ich podjęcia. Ponadto należy zaznaczyć, że uchwały zawierające zapisy o zbliżonej czy tożsamej treści do zaskarżonych zapisów uchwały są powszechnie przyjmowane i funkcjonują w województwie wielkopolskim, jak i w innych województwach. W świetle powyższego skarga winna zostać oddalona. Wobec powyższego wnoszę i wywodzę jak na wstępie. I taką odpowiedź przekażemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Dziękuję bardzo pani wójt Marii Krawiec za przedstawienie informacji dotyczącej właśnie skargi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków
dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Przedstawienie interpelacji. Jeżeli nie ma, to kolejny, 12 punkt. Wolne wnioski, informacje. Jeżeli nie ma, to ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 35. sesji Rady Gminy Liskowie. Dziękuję bardzo wszystkim za udział.